publicznym stowarzyszeniem, założonym w 2010 roku. Zrzeszamy wszystkie chętnie panie z naszego stowarzyszenia, ale nasze mamy i babci działały już ponad 50 lat temu, zakładając koło gospodyń. Spotykamy się nie systematycznie, tylko w razie potrzeby, w razie jakichś wyjazdów, organizowania Dnia Kobiet, Andrzejek, Podkoziełka, różnych wyjazdów kulinarnych. Wykorzystujemy przepisy naszych babć, te, które one kiedyś robiły. Czernina jest to zupa z dawien dawna, nie tylko, że to już tylko za naszych babci, bo wszystko było wykorzystane, prawda? Trzeba wodę z octem i kaczkę zabijać tak, żeby krew zleciała na ten ocet. Po już doprawieniu dodajemy garść rodzynek, żeby oddały swój smak słodko-kwaśny. Wtedy wszystkie są zadowolone. Czarnina smakuje, także myślę, że jest dobrze. W Brześciu jest święto żuru, zdobyłyśmy pierwsze miejsce. No to duma nas rozpierała, bo to jednak nasze dzieło, żurek. Jeździmy na wycieczki 2 razy w roku. No jedziemy do Warszawy, nad morze, tak przeważnie jednodniowe, bo nie wszyscy możemy pozwolić sobie wyjechać na 2 dni, bo jednak obowiązki, nie? My wszystkie umiemy gotować, no bo to wiadomo, kobiety na wsi potrafią. Przepisy bierze jedna od drugiej. Jak mamy na przykład jakieś spotkania, to umawiamy się, że jedna robi jedną potrawę, druga drugą przyniesie. Jestem dumny z koła, ponieważ możemy jako gmina Lubraniec pochwalić się dużą ilością kół gospodyń, stowarzyszeń i takim jednym z wiodących jest właśnie Stowarzyszenie Kobiet z Sułkowa, gdzie choćby wspólnie z tym kołem osiągnąłem sukces 2 lata temu podczas Święta Żuru w Brześciu Kujawskim, gdzie wygraliśmy ten konkurs. Możemy miło spędzać czas, integrować się.